Roskilde leży 30 km od Kopenhagi i tu była pierwsza stolica Danii. Ratusz centrum miasta z 1885 roku, ale wieża jest pozostałością gotyckiego kościoła świętego Wawrzyńca. Gotycka katedra w Roskilde wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest ona miejscem pochówku duńskich monarchów. Spoczywają tu prochy 39 królów i królowych Danii od czasów Chrystiana III Oldenburga, który został pochowany w 1559 roku. Katedra jest świątynią trójnawową, otoczoną kaplicami pochodzącymi z różnych okresów. Mechaniczny zegar z figurami z końca XV wieku przedstawiający walkę świętego Jerzego ze smokiem. Najstarsze elementy organów pochodzą z 1425 roku, a barokowa fasada z połowy XVII wieku. Tak zwane królewskie drzwi używane do wejścia podczas królewskich wizyt. Kaplica Trzech Króli wybudowana w drugiej połowie XV wieku. Są tu renesansowe nagrobki Chrystiana III i Fryderyka II. Fundator kaplicy, król Chrystian I, pochowany jest w komorze grobowej pod podłogą. W tej kaplicy jest tak zwana kolumna królewska, na której wyryte są kreski oznaczające wzrost odwiedzających katedrę monarchów. Kaplica dynastii Glücksburger z podwójnym sarkofagiem króla Chrystiana IX i królowej Luizy oraz Fryderyka VIII i także królowej Luizy. Kaplica Fryderyka V z jego marmurowym sarkofagiem. Jest w niej także 11 innych sarkofagów królewskich, mimo że pierwotnie miało tu być ich 5. Trzyczęściowy ołtarz wykonany w Antwerpii około 1560 roku. Za głównym ołtarzem w dwóch parach sarkofagów spoczywają król Chrystian V i jego żona Charlotta Amalia oraz król Fryderyk IV i jego żona Luiza. Bezpośrednio za ołtarzem znajduje się też gotycki sarkofag królowej Małgorzaty I oraz wykonana z alabastru figura jej brata Christophera. Kaplica Chrystiana IV wybudowana około 1620 roku. Ambona pochodzi z początku XVII wieku. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy został wybudowany w tym miejscu prawdopodobnie przez Haralda Sinozębego, który wprowadził do Danii chrześcijaństwo, przyjmując chrzest w 965 roku. Dzisiejszy budynek świątyni jest już czwartym z kolei w tym miejscu. Jego wznoszenie rozpoczęto około 1180 roku na polecenie biskupa Absalona, założyciela Kopenhagi. Budowa została ukończona po 100 latach około 1280 roku.